Dzień dobry. Gościoix.pl. Witamy. Kasia i Błażej. Błażej i Kasia. Knopek. Katarzyna Knopek, Błażej tak Knopek. Tak, już tak. Już tak. Tak. Właśnie, od roku tak. Od roku tak. Spotykamy się w tym miejscu nieprzypadkowo. Powiedzcie, dlaczego się spotykamy tutaj w Ustroniu, powiedzcie, gdzie jesteśmy, żeby ja niczego nie pomyliła. Tak, jesteśmy w bardzo urokliwym miejscu, a dokładnie w Miamo Food and Wine już teraz. Będzie napis po polsku, co to znaczy spokojnie. To super. Spotykamy się tutaj, bo jesteśmy bardzo mocno związani z tym miejscem. Mieliście tu wesele, ślub? Co to było? Może o tym później. Przede wszystkim zaczęło się od tego, że jak otwierali to miejsce, przez tam konekcję znajomych dotarł namiar na nas i jakby zaprosili nas tu na taki set muzyczny, krótki, przy pianinie wówczas jeszcze i akustycznie zupełnie na otwarcie tego miejsca. I tak się stało, że tak bardzo zaprzyjaźniliśmy się z właścicielami, że oni stwierdzili, że chcą, abyśmy byli częścią tego miejsca. Częścią częściej. Częścią częściej, dokładnie, coś w tym jest. Dokładnie. I zaproponowali, żebyśmy grali tutaj co tydzień. O, i gracie, tak? Wywiązujecie się z tej umowy? No musieliśmy ją troszkę renegocjować, ponieważ nie jesteśmy w stanie grać w każdy piątek, ale od tamtego czasu w każdy piątek jest tutaj zawsze muzyka na żywo, od 20 do 22:15, coś. No, można was się, słyszeć staramy też. Się być można tutaj, kiedy jesteśmy na miejscu. Bardzo często nas można osobiście tu słuchać, ale zawsze jest tutaj fajna muzyka, jest pyszne wino i od niedawna też pyszne jedzenie. I rok temu był wasz ślub tutaj. Z uporem maniaka będę wracać do tego. Dokładnie. Jako, że tak jak wcześniej mówiłem, zżyliśmy się z właścicielami, stwierdziliśmy, że chcemy ten nasz najważniejszy dzień spędzić też w tym miejscu. Oni udostępnili nam całe miejsce. Ponad 100 osób tu było. Przewinęło się. Na obiedzie po zaślubinach było tam 50 kilka osób na górze i potem zaczęły też napływać znajomości nasze muzyczne, koledzy i w punkcie kulminacji rzeczywiście naliczyliśmy, że ponad 100 osób się tutaj przewinęło. Nie mieliśmy zespołu, większość naszych znajomych to muzycy, więc tylko wymieniamy. Poprosiliśmy ich, żeby w ramach prezentu nam po prostu zagrali. Proszę. I obawiałam się tego, szczerze powiedziawszy, bo myślałam, że to nie będzie tak płynnie wszystko szło, że tutaj każdy zespół będzie się gdzieś tam zazębiał. A okazało się, że po prostu do godziny 5 nad ranem po prostu nie było nawet chyba przerwy. No dłuższej jak pół godziny. Dłuższej niż pół godziny i zawsze ktoś grał, zawsze, ktoś inny, muzycy muzykom i to było po prostu niesamowite. Dla nas najpiękniejszy prezent, jaki mogliśmy dostać właśnie od naszych przyjaciół. Samych muzyków było około 30 osób, którzy się wymieniali. Co prawda nie było drugiego pianisty i większą część przegrałem sam, ale nie bez przyjemności oczywiście. Nie bez przyjemności oczywiście, ja też trochę pośpiewałam i bo uściślimy, Błażej zawsze jest akompaniatorem. Tak. Ty śpiewasz zazwyczaj, nie zamieniacie z ról. Nie. Teraz tworzycie taki duet, nie tylko w życiu, ale w życiu muzycznym, tak? Tak jest. I występujecie... Od tego duetu się zaczęło. Od Kasi i Błażeja się zaczęło. Od duetu muzycznego się zaczęło, bo chcieliśmy to robić. A z czym teraz startujecie, w sensie występujecie, to są covery, czy to są wasze produkcje, jak to wygląda? Na razie jeszcze najczęściej coverujemy. Natomiast już od kilku miesięcy jesteśmy właśnie w trakcie prac nad naszym autorskim materiałem. Tak, widziałem na Facebooku, nie zdradzasz jeszcze wiele, ale... Dokładnie, nie chcę na razie zdradzać, dopiero pracujemy i jak już zrobimy materiał, będziemy opowiadać szerzej. Natomiast faktycznie teraz intensywnie pracujemy nad tym, żeby jak dobrze pójdzie w kwietniu, w maju, już wypuścić pierwszego singla. O, super. No to trzymam kciuki i będę obserwował na Facebooku. Zresztą zachęcamy Państwa do obserwowania. Bardzo specyficzny to będzie skład, ponieważ skład będzie trzyosobowy, ale z żywą perkusją. No, myślałem, że chcesz powiedzieć, że tutaj jeszcze tak. Później. Ale zapraszamy do współpracy naszego przyjaciela Krzysia Pszczółkę, który gra na perkusji, na instrumentach perkusyjnych i jakby tworzymy
taki nietypowy, bo jest, jednak jest to skład bez basu. Ja obsługuję wszystkie linie basowe na instrumentach, na syntezatorach po prostu. Okay. Mhm. Będzie to ciekawe brzmienie, jest to coś innego, chcemy, żeby było bardzo zachowane. I Krzysiek nawet zmieści się na tę kanapę, więc jak zmieści się na pewno, więc będziemy mogli spokojnie. Tu się zmieściło 100 osób, przewinęło, więc Krzysiek się też zmieści. Dokładnie. Poznaliście na Święcie Trzech Braci? Tak. To znaczy, to ty śpiewałaś? Czy przed, na próbie przed Świętem Trzech Braci w 2014 roku. Mhm. Tam właśnie mieliśmy pierwszy raz styczność ze sobą. Ja jako wokalistka na zastępstwo Asi Markowskiej, a Błażej jako stały klawiszowiec właśnie zespołu Wyrem Funk. Aha, i później postanowiłaś na chwilę polecieć do Chin, żeby trochę odpocząć od Błażeja, Śpiewałaś? Nie, niestety nie śpiewałam, ale reprezentowałam Polskę w konkursie Bright of the World 2014. No i to był taki międzynarodowy konkurs piękności, podobny do Miss World, Miss Universe. Startowało nas wówczas chyba 40 kandydatek z różnych krajów. No, na pewno takie ciekawe doświadczenie. Ja powiem, że bardzo dobrze się tak zdarzyło, że zbliżyliśmy się dopiero po tym wyjeździe. A, bo teraz jakbyś usłyszał, że Kasia jest z Chin? Nie, znaczy, ja bym padł na zawał, gdyby mi tam pojechała, jakbyśmy byli razem. No tak. Wtedy byłam singielką i nie było takich problemów. Bo teraz już chyba jako mężatka nie możesz startować w wyborach Miss, tak? Do 26 roku życia. No nie, absolutnie tak nie jest. Po prostu zasady już są takie, że mężatka niestety nie mogą brać udziału, chyba że organizowane są wybory Misses Polski albo Misses World, no to wtedy tylko i wyłącznie mężatki. Za pozwoleniem. Może nawet nie mężatki, ale tam kandydatki od chyba 26 roku życia. Ale że jesteś 22-latką, która ma męża, to zostawmy ten temat. Dokładnie. A powiedz mi, bo jeszcze czytałem, że byłaś asystentką producenta w telewizji? O co chodzi? Tak. Pracowałam jako asystent reżysera przy produkcjach telewizyjnych, właśnie przy m.in. Miss Polski, Miss Supranational, ale także przy kabaretonach, m.in. w Zielonej Górze, czy Ryjku w Rybniku. I w zasadzie też zaczęło się od tego, że najpierw startowałam w wyborach Miss. Tam musiałam dać się poznać jako chyba, no może nie wiem, dobrze zorganizowana, bo po prostu zostałam poproszona przez biuro Miss Polski, żeby w przyszłym roku pracować jako koordynator, a że po prostu prowadzącemu wówczas Krzysztofowi Ibiszowi nie dojechała asystentka, no to zostałam jakby wkręcona właśnie w te również dodatkowe zadania, no i to było dla mnie coś. Proszę, Kasia w helikopterze z Szanghaju prosto mówi tak, ja dolecę, Krzysiu, Krzysztofie, Błażeju. Błażej, ale ty może nie byłeś w Chinach, ale byłeś w różnych miejscach i śpiewałeś, znaczy grałeś z różnymi ludźmi. Możesz wymienić kilka zespołów, w których grałeś, których jakoś tam stale współpracujesz z którymi? Wiele jest muzyków, z którymi stale współpracuję, między innymi jest to taka agencja Art for Rent, tudzież Band for Rent z Krakowa, gdzie jestem wynajmowany sesyjnie do różnych projektów muzycznych, m.in. zespół Sweet Lemon, Cover Lover, lub już w takie bardziej mniejsze, że tak powiem, eventy jako duet, na przykład na jakichś koncertach papieskich, patriotycznych, czy Tribute to Anna German, różne tego typu sytuacje. Dalej jeszcze współpracujemy z chłopakami z Ustrońskiego, chociaż niestety każdy się już troszkę w inną stronę rozwinął i tych grań mamy mniej, tych koncertów, ale zawsze jak coś się wydarzy, to zdzwaniamy się chętnie i spotykamy się, gramy razem. Wróciliśmy również do dawnego naszego składu Bartnicki, który się wziął z zespołu Beskid Folk Band, który zaczął swoje istnienie, kiedy ja miałem 15 lat. Było wiele perypetii związanych z tym zespołem. Potem zdradzała się folk operacja, Bartnicki, Free Village później jakby i te składy się bardzo mieszały, a cały czas grały te same piosenki. Wróciliśmy teraz wraz z Kasią właśnie do Bodzia Bartnickiego, lidera zespołu Beskid Folk Band. No i teraz gramy razem w stałym składzie. No to dobrze. Z nimi również. I jesteś nauczycielem też, z tego jestem co czytałem. Jestem nauczycielem w cudownej placówce, w ognisku pracy pozaszkolnej w Koniakowie, która trzewi kulturę, gdzie mamy
super zajęcia związane z folklorem, jest mały koniaków zespół folklorystyczny, jest nauka na instrumentach. Ja akurat mam najmniej folklorystyczny instrument, ponieważ grałem na fortepianie i uczę te dzieci na fortepianie, ale mam wielu chętnych, wspaniałych uczniów, moich młodych adeptów, których bardzo uwielbiam i pozdrawiam serdecznie. No niedawno odbył się popis nawet podopiecznych Błażeja. Tak? Byłam również, mogłam posłuchać, także no, szykuje się spora konkurencja, więc póki co ciesz się, Błażejku, że masz pracę, bo może być za różnie. Chwilę może być różnie. A terapia ręki? O co chodzi z terapią ręki? Terapia ręki to jest taki kurs dodatkowy, który że tak powiem, brałem udział w takim kursie. Jak jeszcze pracowałem w zespole placówek szkolno-wychowawczo-rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracowałem tam 4 lata jako muzykoterapeuta między innymi. No i to było poszerzanie kwalifikacji o terapię ręki, dodatkowe jakby takie zajęcia, które prowadziłem z dziećmi. No. Czyli terapia przez sztukę, przez muzykę, przez rękę i wszystko. Coś w tym guście. Coś w tym guście. No akurat z Cieszyna niestety zrezygnowałem, bo wszystkiego już nie dało. No nie da się czasami połączyć. No niestety pogodzić, a teraz... jak ty łączysz wszystko? I bycie miss, i bycie wokalistką, i jeszcze inne zajęcia, które miałaś i masz, i pisanie pracy licencjackiej, magisterskiej. W Bielsku, prawda? W Bielsku, tak, na Akademii Techniczno-Humanistycznej. Bo, pisałaś o czym pracę? Licencjat pisałam z organizacji wydarzenia kulturalnego i był to właśnie nasz koncert. Organizowaliśmy, pisaliśmy jakby cały scenariusz razem z Bartkiem Polakiem, też bardzo ciekawym artystą. I zagraliśmy koncert właśnie na podstawie ważnych utworów lat 80., 90. Stworzyliśmy taką po prostu historię opartą na muzyce. Można zobaczyć na YouTubie, tak, Uczucia, Przestrzeń Wolności. Jest zarejestrowany z fajnymi wizualami. Właśnie, stworzonymi przez Bartka. I ciekawe utwory połączone w jakąś tam jedną całość. Tak, i to były po prostu dokładnie utwory właśnie, no dosyć takie mocne, poważne, ale na koniec również dodaliśmy od siebie nasz autorski utwór, napisany do słów mojego wykładowcy, pana profesora Jarosława Pacułę, którego bardzo bym chciała pozdrowić z tego miejsca, bo jest też twórcą właśnie tekstów do naszego nowego projektu muzycznego i myślę, że to będzie mocna strona tych czyli tak pomału twór. Zdradzasz, ale nie do końca wszystko. Pomalutku. Czyli żeby, można obserwować wasz Facebook, tak, Kasia i Błażej. Tak, Kasia i Błażej. Tam na razie informujemy na bieżąco, co się u nas dzieje. Natomiast nowy projekt wystartuje pod inną nazwą. Już niedługo. Chcemy dopiąć wszystko. Ale wy będziecie w tym projekcie. My będziemy trzonem, można Krzysiek powiedzieć. Wraz z Krzysiek Pszczółką, którego także już przedstawiliśmy tutaj. Tak. Stoi tutaj w rogu. Tak. Zaraz Krzysiu, będziemy mógł tak przyfrunąć. Dokładnie tak. Także chcemy ruszyć z kopyta, jakby nie na tej zasadzie, żeby jednym utworem gdzieś się tam pokazać, a raczej przygotować pewien produkt, który będzie gotowy, który będzie spójny i wypuszczać single jeden za drugim i potem jakąś małą epkę wydać z całą trasą koncertową. Dokładnie. Chcemy to doprowadzić do takiego momentu, żeby to stanowiło jedną całość. No, żeby ludzie mieli na dłuższy czas o czym gadać, a nie tylko obgadać jeden jak element. Cały czas nie wiem, jak wy to robicie, że wszystko łączycie. Jeszcze... W zasadzie po tym licencjacie zdecydowałam się jeszcze kontynuować naukę na studiach magisterskich i właśnie kończąc studia pisałam pracę o artyście na współczesnym rynku muzycznym. Czy wszystko koresponduje z twoim życiem? Tak, wszystko koresponduje i w zasadzie wybrałam ten temat dlatego, bo po prostu sama byłam ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje. Chciałam zdobyć też wiedzę na temat właśnie takiej prawnej strony naszego zawodu, bo to też jest bardzo istotne. Te wszystkie właśnie prawa autorskie i tak dalej. Także troszeczkę zgłębiłam tę wiedzę, na pewno nie do końca absolutnie, ale przynajmniej coś już liznęłam. No i w czerwcu zeszłego roku pozdrawiamy również Bodzia Bartnickiego i Łukasza Golca, którzy swojego czasu. Pozdrawiamy, wszyscy są tutaj w rogu, zaraz wyjdą. Proszę Państwa, jest tutaj dużo. Oczywiście kłaniam się nisko Bogdanowi i Łukaszowi Golcowi, ponieważ udzielili mi wywiadu właśnie, który był takim uzupełnieniem mojej pracy magisterskiej. No i w czerwcu udało mi się obronić pracę na piątkę. To gratuluję, to co chcecie robić za 5 lat?
I będziemy musieli pomału zmierzać do końca. Na pewno chcemy, żeby ten projekt ruszył, żebyśmy... Mhm. Mamy bardzo dużo pracy, mamy cudownych odbiorców naszej muzyki coverowej, co, z czego się bardzo cieszymy. Tak, nie ukrywam, że z tego żyjemy teraz głównie, bo jakby szkoła czy inne zajęcia są już drugorzędne. My tak naprawdę teraz żyjemy, dzięki muzyce. Dzięki muzyce. No i chcemy więcej grać, po prostu. Jeszcze więcej, grać, jeszcze więcej grać. Ale chcielibyśmy być cenieni za to, co robimy sami, a nie tylko za coverki, no więc... Do tego wam życzę, żeby te proporcje się trochę zmieniły na rzecz własnych produkcji, dokładnie, ale żeby zespoł, żeby koncert za koncertem. Czyli odsyłamy do strony internetowej, tak do jest. Facebooka, do nowego projektu. Zaraz zaprosimy wszystkich z tego rogu. A z tego rogu, czyli ze mnie, ja będę się w takim razie żegnał z wami. Aczkolwiek mam nadzieję, że się kiedyś jeszcze zobaczymy na różnych podróżach muzycznych, w różnych podróżach muzycznych. Kasia i Błażej, Kasia Knopek i Błażej Knopek byli naszymi gośćmi. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie.